Siemano wszystkim, z tej strony Pomidor.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z gry Spyro 2 Riptos Rage na PlayStation 4, ponieważ gramy w Spyro Reignited Trilogy. No i dobra, jesteśmy sobie w jesiennych równinach, czyli w naszym oficjalnie drugim świecie. I cóż za ironia, ponieważ wiecie, mamy wrzesień, a końcówka września, a raczej bardziej początek października zwiastuje to, że no, będziemy mieli sobie jesień i mamy 22 życia, więc cool. Poprzednim razem ogólnie poznaliśmy fabułę gry, zwiedziliśmy sobie naszą pierwszą lokację, czyli Glimmer, pokonaliśmy Summer Forest, aka Letni Las, ale nie na 100%, bo brakuje nam jednej mocy, którą będziemy musieli, że tak powiem, użyć w jednym z poziomów. I dlatego dzisiaj sobie zrobimy oficjalny na początku backtracking, a potem sobie ze 100% Autumn Plains, zwane jako jesienne równiny. Ale najpierw trzeba będzie pogadać z Moneybugsem. Więc udajmy się tam do niego. Proszę, proszę. Tak bogaty smok jak ty nie powinien żałować klejnotów na naukę wspinania. Bardzo chętnie wszystko ci pokażę, oczywiście za drobną opłatą. Nie pożałujesz. Dobrze. Gdy zobaczysz powierzchnię, na którą można się wspiąć, jak ta po mojej lewej, wskoć na nią i chwyć się mocno pazurami. Możesz poruszać się swobodnie w górę i w dół. Wciskając ponownie skok, możesz zeskoczyć. Spróbuj skakać też na boki w stronę innych miejsc do wspinaczki. Dzięki, Moneybugs. I tak, nie będę na niego mówił bankier, ani nic, ani innych jego ksywek, które tam dostał w serii, jak na przykład, nie wiem, Mieszek czy coś. Po prostu dla mnie będzie to cały czas Moneybugs i ja cały czas do niego będę tak mówił, ponieważ według mnie, dla mnie to jest osobiście dziwne tłumaczyć imiona postaci, tak szczerze. No bo rozumiem, żeby tłumaczyć nazwy poziomów, ale imiona to troszeczkę jest rzecz taka, że no nie powinno się tłumaczyć, I guess. Ale tak czy siak bardzo kocham, że tak powiem, ten oto świat, czyli jesienne równiny. Ma bardzo fajny ten OST, taki, słyszycie, uspokajający. Nie to, że Summer Forest nie miał, ale ten ma taki wyjątkowo fajny. Ale Winter Tundra ma chyba jeden z najlepszych. No dobra, bo ja miałem tutaj, kurde, cofać się do Summer Forest, więc cofamy się do Summer Forest, a dokładnie do poziomu Sunny Beach. I tam się zaraz zobaczymy. Ale najpierw pokażę wam, jak się dostać do tego poprzedniego świata, ponieważ może nie wiecie, może wiecie, może nie wiecie, kto wie. Jak widzicie, mamy tutaj portal, który się pojawił. Jest to portal do Letniego Lasu, więc myślę, że możemy się tutaj udać. No i przy okazji nie tylko będziemy mogli sobie, że tak powiem, zrobić 100% w Sunny Beach, ale jeszcze tutaj 100% hubu, nie? No bo przecież nie mieliśmy tutaj mocy wspinania się, a raczej umiejętności. Więc to pozwoli nam teraz na 100%. Ale zanim my zrobimy sobie 100% w świecie, to myślę, że najpierw zróbmy Sunny Beach, ponieważ tam mamy najmniej do roboty, a tutaj zostawimy sobie na sam koniec, więc Słoneczne Piaski, poziom, który zwiedzaliśmy poprzednim razem, wiecie, tam gdzie są te żółwie, które są nieposłuszne, nadchodzę. No, jak widzicie, teraz możemy się wspinać i zbierać sobie klejnociki, których wcześniej nie mogłem zebrać. Jak widzicie, całkiem pokaźna sumka mnie ominęła. I teraz możemy sobie wrócić do miejsca, w którym powinniśmy być. Kurde, znowu się zaplątałem, ale tak to jest, jak się chce, kurde, nagrywać od razu, kiedy się wstanie z łóżka. Ponieważ tak, mam taką ochotę na nagrywanie, już wczoraj miałem, ale niestety, jako że za dużo rzeczy się działo w domu, no to nie skorzystałem z tej oferty. I tak, jeszcze jedna rzecz, bardzo warta uwagi. Nieważna, a warta, chociaż warta i ważna też jest. A mianowicie to, że
Kiedy atakujemy przeciwników, to jak widzicie, z nich smocze dusze wylatują. Pewnie o tym już wspominałem, ale wolę przypomnieć, ponieważ jak pamiętacie w poprzedniej grze Spyro, czyli w Spyro 1, to wylatywały klejnoty. Niestety tego się pozbyli w Spyro 3 i powrócili do tego systemu, czyli jak na moje oko zrobili totalny downgrade. Witaj młodzieńcze, na szczycie tej drabiny jest kucharz, który chce zrobić zupę z naszych małych żółwi. Może wdrapiesz się tam i go powstrzymasz? Oczywiście, że tak. Powstrzymamy gościa. Z tych żółwi będzie pyszna zupka, jeśli tylko je wyłapię. Możesz spróbować im pomóc, ale pamiętaj, że mam na nie wielki apetyt. To trochę takie bez sensu, biorąc pod uwagę, że on ma na nie apetyt i on jeszcze nam podpowiada, że przecież możemy im pomóc. What? To wtedy nie masz wielkiego apetytu, skoro ten... No bo jeżeli on by miał wielki apetyt, to czy on czasem by nie stał przy swoim i by się tutaj teraz nie buntował, mówiąc, że hej, mam wielki apetyt, jestem głodny, nie jadłem nic przez, nie wiem, tydzień czy coś. Dla mnie to jest kurde bez sensu. Uratowałeś kilka żółwi. Tam, skąd przyszły, znajdziesz ich więcej. Zabieraj te kule i znikaj. No dobra, mamy 19 orba, ale co z tego, skoro i tak nie rozumiem logiki tego kucharza. Naprawdę nie kumam tej logiki, halo, o co tu chodzi? Czy osoba, która jest bardzo głodna, jest wręcz spragniona, no nie wiem, cokolwiek, czy ona by w taki sposób odpowiadała? Ja rozumiem, że to jest tylko gra, no ale kurde, gdybym ja był cholernie głodny i bym chciał zjeść te żółwie, to raczej bym stał przy sobie i bym powiedział: ej, fioletowy smoku, idź mi stąd, ja tu jestem głodny, chcę je zjeść. A nie, że jeszcze podpowiada, że możesz je uratować. W sumie głodówka mi dobrze zrobi, bo wyglądam jak pulpet. Naprawdę, idziemy tą logiką? Tą logiką? Tak, mówię po raz kolejny, rozumiem, że to jest gra, ale dosłownie. To jest dziwne, to jest nielogiczne. Kto normalny tak gada? Kto? Niech to! Uratowałeś wszystkie żółwie na plaży! Masz, weź to! Miałem za to kupić ziemniaki do zupy, ale już ich nie potrzebuję. A ja wciąż nie za bardzo kumam to, ponieważ no, możesz sobie zrobić ziemniaki same, nie musisz wcale tych żółwi pożerać. Dobra, i okazuje się, że zabrakło nam trochę klejnocików. Jestem ciekaw, gdzie dokładnie. No bo mamy 395, a brakuje mi 5. Więc gdzie one są? Czyżby tutaj mi zabrakło? No bo gdzieś zostawiłem klejnot o wartości 5. I teraz pytanie, gdzie? Pytanie, gdzie? Gdzie ja go zostawiłem? Halo? Pomocy! Powiedzcie mi, gdzie ja go zostawiłem! Sparks mi wskazuje, że tutaj gdzieś, w te strony. A raczej pokazuje mi. Czyli muszę przez tą rurę przepłynąć. I tam coś... A tutaj! Teraz możemy powiedzieć, że poziom mamy ukończony na 100%. Nice! Ale my sobie tutaj stąd wyjdziemy, więc elo. Okej, powróciliśmy sobie, więc teraz można już zabrać się za oficjalne 100%owanie tego świata. Zanim ruszymy na jesienne równiny.
Ciekaw jestem, ile nam tutaj brakuje tych klejnotów, orbów i tak dalej. Z tego co mi chyba z dwóch orbów nam brakuje. 1659. Ładny wynik. Bardzo ładny. Mówię, w ogóle wczoraj tak wróciłem sobie po pracy do domu i sobie tak stwierdziłem, że przed snem obczaję sobie, co tam ciekawego się dzieje na YouTubie, nie? I tak z nudów powiem wam szczerze, że sobie odpaliłem mój stary let's play ze Spyro 2 na PS1. No wiadomo, stary, dlatego że wtedy nie było Reignited Trilogy. I co jest zabawne, to to, że... Serio, jak ja mam se teraz porównać moje komentowanie do komentowania w 2015, w sensie tego, co się dzieje aktualnie na ekranie, ogólnie no komentowania let's playa, to szczerze naprawdę widać, szczerze przynajmniej ja w sobie widzę progres. Nie wiem, może niektórzy tego nie zauważyli na przestrzeni tych 4 lat, odkąd zrobiłem Spyro 2. Są osoby, co mogą nie wiedzieć o tym. Ja oficjalnie mogę powiedzieć, że ja czuję progres i widzę w sensie progres w sobie i to jest fajne. No trochę byłoby słabe, gdyby na przestrzeni tych 5 lat, odkąd jestem, to miałbym, znaczy to nie miałbym progresu. No trochę byłoby to słabe. Przynajmniej ja tak uważam. Wszystkie kule mamy i 389 na 400 klejnotów. Gdzie ja zgubiłem klejnot teraz? Gdzie? Gdzie ja się pytam? Bobby Sparks pokazał gdzieś tutaj chyba. Ale się wścieknę. Bo to oznacza, że kurde Spyro klejnotów nie potrafi zbierać. A w CTR-ze to się kurde potrafi zbierać klejnoty, ta? 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 No? No i co teraz? A, no, 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 w sumie. No, no to nie dziwię się, że nie zauważyłem, bo w sumie te wazę z tym czerwonym klejnotem troszeczkę się... No nie powiem, że nie, tak się z tłem trochę zlały. Ale dobra. Mamy już tutaj letni las ukończony na 100%. No, mamy na 100%, jak widzicie, wszystko. I teraz tak, ponieważ walnąłem pewną głupotę. Pamiętacie podwodne twierdze aka Aquaria Towers? Generalnie zapomniałem wam wspomnieć o 3 ciekawostkach w Aquaria Towers. I dlatego o nich wspomnę teraz, więc uwaga, bo to jest bardzo ważne, najważniejsze i wręcz bez tego pewnie wasza egzystencja nie byłaby taka sama jak teraz. Ten poziom jest połączony z poziomem Sunny Beach, czyli ze słonecznymi piaskami, które są wyżej, jak widzicie. Ponadto w późniejszym demie poziom ten nazywał się Aquaria Beach. Muzyka w tym poziomie to remix z poziomu Hurricanes, w sensie soundtracku z poziomu Hurricanes. Jest to drugi poziom w serii, który posiada nazwę Towers. Pozostałe to Haunted Towers oraz Enchanted Towers. Dziękuję za uwagę. I w tym momencie już zabieramy się za jesienne równiny. No i elo, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy już oficjalnie na jesiennych równinach. I teraz możemy już zacząć tutejszą krainę. Którą być może... Tutaj mówię z takim małym haczykiem. Być może zrobimy na 100%, dlatego że jak widzicie mamy... Super ogień. I tak, odniosę się teraz do tego. Zauważyłem, że w sekcji komentarzy napisaliście mi, że da się wyłączyć super ogień. Po prostu robiąc to na 2 sposoby, albo wpisując kod, albo kasując save. Lecz nie chcę już tego robić za bardzo, ponieważ wiem, że to teraz powiecie sobie, no dobra, no to w tym momencie nie można powiedzieć, że seria przechodzisz tak legit, ponieważ oszukujesz, bo cheatujesz. Po pierwsze, to nie jest cheat, ponieważ... Jest to funkcja dostępna po przejściu gry na innym tam save'ie na 100%. Więc powiedzmy, że to jest takie New Game Plus. A dwa, po co mam kombinować teraz, skoro już jak zacząłem serię z tym, to lepiej chyba skończyć serię z tym, niż kombinować na 1000 różnych sposobów. Bo znajdą się osoby, które powiedzą: hej, to jest fajne, fajne, że to pokazujesz. A znajdą się też osoby, co powiedzą: hej, ale to jest cheat i tak dalej, bu, bu.
łapa w dół i idę tam, nie wiem, do kolegi. No sorry bardzo, ale wszystkim nie dogodzę. Przykro mi. Dobra robota, Spyro. Energia zebranych przez ciebie kul uruchomiła wir. Tak, tutaj mamy wir, który nas zabierze do mojego ulubionego poziomu. Ponieważ tutaj jest mój ulubiony poziom pod nazwą Miejski Szlak, albo po prostu on się nazywał bodajże Metro Speedway, coś takiego. Aż sprawdzę, bo mam tutaj przy sobie ten ciekawostki. On się nazywał... Gdzie on jest, kurde? Halo, halo, zaraz cię tu znajdę. Ta, Metro Speedway. Dobrze pamiętam. Okej. Tak więc... idźmy sobie tam stuprocentować. Na chwilę obecną jeszcze wam ciekawostek nie powiem, aczkolwiek... za niedługo to uczynię, ponieważ jest pewna ciekawa rzecz związana z Spyro 2 oryginalnym, nie mówiąc o Reignited Trilogy. Bo w Reignited Trilogy tego nie ma, ponieważ wiecie, żeby to było w Reignited Trilogy, musiałoby to najpierw pojawić się w oryginale, a jako że w oryginale się to nie pojawiło, to ta. Ale tak, jak zapewne wiecie lub pamiętacie, albo nie wiecie i w sumie mogę to wam powiedzieć, Spyro w tej grze posiada trzy umiejętności. Jak pamiętacie, pływanie, które nauczyliśmy się poprzednim razem, teraz nauczyliśmy się wspinania i ostatnia umiejętność czeka na nas w ostatnim świecie pod nazwą Winter Tundra albo Zimowa Tundra. Spyro, witaj! Mam problem z otwarciem tych wrót. Tylko energia kul zdoła je odblokować. O, widzę, że masz już całkiem sporo kul. No tak, mam całkiem sporo kul. Tak swoją drogą, ten świat jest ostatnim światem, w którym zdobędziemy talizmany, bo od Winter Tundry już nie będziemy talizmanów zbierać w ogóle. Wpuszczę cię do tego małego zameczku w zamian za parę klejnotów. Co ty na to? Od lat nikt nie przechodził przez ten portal. Nie sądziłem, że pojawi się jakiś naiwniak, znaczy śniałek, gotowy to zrobić. No, powiem ci, Moneybugs, że powinieneś za to zostać zjarany, tak jak to zrobili to w Spyro Trójce. Serio, ponieważ coś takiego to jest obraza dla Spyro. I tak swoją drogą... czy wy też uważacie, że to jest po prostu piękne, co tutaj jest, co nas tutaj otacza? Dosłownie, to jest tak piękny krajobraz, że szok. Mówię, ja po prostu kocham. Kocham i jeszcze raz kocham tę grę. Tę trylogię, że tak powiem. Spyro, Ripto i Hubs ukrywają się w zamkniętej komnacie w zamku pod nami. Aby ją otworzyć i ich dopaść, potrzebujesz wszystkich 14 talizmanów. Ta, więc pozdro 600, że tak powiem. Ale teraz tak, pokażę wam coś. Widzicie tutaj może coś dziwnego? No bo generalnie jest pewne ukryte przejście. I teraz pytanie, gdzie? Gdzie to ukryte przejście jest? Tutaj, jak widzicie, nic. Nic z tego, Spyro uderza i dosłownie będzie miał za niedługo coś z głową. Tutaj tak samo. Tutaj to już o tym w ogóle nie wspomnę. A co mamy tutaj? No nie! Spyro, zniszczyłeś ścianę! Jak mogłeś? Tak, tutaj zaraz się dostaniemy. Ale swoją drogą, jak za dzieciaka to kiedyś odkryłem sam z siebie, to nawet nie wiecie, w jakim ja szoku byłem, że coś takiego ma miejsce. Bo ja przez chwilę myślałem, że ja po prostu coś zepsułem i... no i będzie... no i będzie dupa trochę. Naprawdę bardzo chciałbym wpuścić cię na ten szlak za darmo, Spyro. Uwierz mi. Niestety zasady gry są takie, że musisz uiścić drobną opłatę. Mądry wybór. Założę się, że tak zwinny smok jak ty w mig odzyska majątek. A weź tam pal gumę. Weź tam pal gumę. W ogóle się nie odzywaj, jeżeli masz gadać takie głupoty. No to mamy całkiem sporo tych klejnotów. Sądzę, że pewnie i tak będę musiał poszukać ich na nowo, ponieważ pewnie coś zgubiłem po drodze.
Ale kurde ludzie, to jeszcze może aż taki piękny widok nie jest, aczkolwiek uważam, że mimo co jest, ponieważ jesteśmy teraz na dachu. Ale zaraz będziemy na samiuteńkiej górze. O mój Boże, to będzie dopiero kurde coś pięknego. To będzie dopiero piękne doświadczenie. Aktualnie jesteśmy na wieży. I z tej wieży możemy teraz sobie polecieć tam do tych klejnocików. Mówię, to jest po prostu taki piękny widok. Ja to sobie kocham. Kocham tę grę. Kocham po prostu ponad niebiosa tę grę. I tak, dobrze założyliście, właśnie teraz w tamte rejony lecimy, ponieważ tam mamy orba i mamy trzy, jak widzicie, takie, no, trzy takie wazoniki. I teraz sobie biegniemy po murze. Murku zamkowym. Murze zamkowym. Zameczkowym. Zamczysku. O! No elo orb. Znaleźliśmy wszystkie kule. A klejnotów dalej brak. Dokładnie jednego nam brakuje. Który jest pod nami. Z tego co Sparks pokazuje. Okej. Dobra, Atom Place mamy ukończone na 100%, więc teraz przejdźmy na sekcję z ciekawostkami, bo jest bardzo ciekawa rzecz, o której trzeba wspomnieć. Więc tak, Atom Plains, jak sama nazwa wskazuje, to są jesienne równiny. Jest to najdłuższy świat w Spyro 2 Riptos Rage, ponieważ on zawiera aż 11 poziomów. Jest to jedyny świat w trylogii, w którym Spyro musi płacić Moneybagsowi aż 4 razy. No, no tak, no w sumie coś w tym jest. Jest to jedyny hub w grze, który posiada dwa speedwaye. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Jeden z nich jest właśnie tutaj i jest to mój ulubiony, a tamten jest taki średnio ulubiony, tak szczerze. We wczesnych obrazach gry pierwotnie zamierzano płynąć wodą wzdłuż ścieżki prowadzącej do kuli w murze zamku. Wczesne obrazy pokazują również, że jedyną drogą do zamku było wejście przez drzwi wejściowe. I teraz tutaj macie, że tak powiem, zdjęcie, ponieważ znalazłem ten obrazek. Tak, dosłownie, znalazłem to w necie i muszę przyznać, że to było naprawdę... Gdyby dodali coś takiego do gry, to bardzo bym się cieszył, ponieważ było to nawet bardzo ładnie zbudowane. Bardzo ładnie to wyglądało. I ostatnia ciekawostka. Spyro Reignited Trilogy na zamku poziomu Toasty z poprzedniej gry pojawia się obraz jesiennych równin, który został namalowany przez Smoka Nevina, który został zaprojektowany jako malarz we wspomnianej trylogii. A teraz podejdźmy sobie do Moneybagsa. Głosi, że gdzieś tu znajduje się portal do Zephiru. Oraz, że tylko ja jeden wiem, jak go otworzyć. O ile dobrze pamiętam, legenda wspomina także o tym, że mogę go dla ciebie aktywować za drobną opłatą. Idiota! Dzięki za klejnoty, Spyro! Wreszcie mam środki, by otworzyć bar z burgerami z jaszczurek na pustyni szkieletów! Co to kurde miała być za legenda? Przepraszam bardzo, jak ty tutaj mi gadasz o jakimś barze z jaszczuroburgerów. Tak więc, no fajnie. Ale nie będę tego kwestionował, ponieważ to jesteś ty, Moneybags, a kwestionowanie twojej logiki równa się z tym, że mózg wypływa uszami i ewentualnie nosem, więc nie mam zamiaru kwestionować w twoją logikę. Więc teraz tak, pójdziemy na mój, powiedzmy, ulubiony poziom, bo w sumie nawet nie mam nic do Fracture Hills, ale w tym świecie i w zasadzie od tego świata zaczniemy robić takie najmniej lubiane poziomy, powiedzmy nawet takie trochę nudnawe poziomy, żeby te najfajniejsze zostawić na sam koniec. Więc spękane wzgórza, tutaj może pojawi się wam japońska nazwa, o ile jakaś będzie, a my za ten czas let's go!
No i sobie przy okazji popluję, bo gdzie, bo czemu by nie. Tak, kocham za to właśnie Fracture Hills, po prostu za te dudy piękne. Nie wiem czemu, ta muzyka z dud mi po prostu bardzo odpowiada, bardzo ją lubię. Ale dobra, ciekawostki, zacznę od nich. Tło tego poziomu to jest tło z poziomu Dark Hollow ze Spyro 1. Świnie, które występują w tym poziomie, zatańczą, kiedy satyrowie, czyli ci ziemkowie, którzy zostali zamienieni w posąg, no, zagrają na dudach. Jeśli staniemy i będziemy obserwować z daleka dowolnego Earthshippera, czyli tych oto ziomków, zobaczymy, że oni będą drapać się po plecach swoim kill-offem. Fracture Hills jest połączony z poziomem Magma Cone, co jest ciekawe, w demie ten poziom nazywał się Fracture Cone. Pierwotnie w cutscence miała tutaj lecieć muzyka z Shady Oasis, ale zmieniono to na muzykę z Idol Springs, nie wiedzieć czemu. I w sumie te pozostałe ciekawostki wam powiem w trakcie poziomu. Więc teraz pogadajmy sobie z tą oto panią. Witam serdecznie, panie smoku. Słodki jesteś jak na czworonoga. Chętnie oprowadziłabym cię po naszej świątyni, ale zgraja tępych skałołupków wszystko obraca w kamień. A no tak, skałołupki, oni się nazywają w polskiej wersji. Dziękuję za uwolnienie mnie. W kamieniach wciąż jeszcze są uwięzione satyry. No, to uratujemy twoich kolegów satyrów. No ale dobra, mówiąc jeszcze dalej o ciekawostkach. Satyrzy, którzy występują w tym poziomie, kiedy z nimi rozmawiamy, możemy usłyszeć szkocki akcent z ich ust. Oraz to, że ich strój nawiązuje do kultury szkockiej. No i warto też wspomnieć, że oni posiadają wspomniane już dudy, o których wspominałem niedawno. Oraz można dostać się do świątyni, gdy jest ona jeszcze otoczona kamieniem. Kamieniem w zasadzie, no. To chciałem powiedzieć, a nie kamieniam. Aby to zrobić, Spyro będzie musiał dwukrotnie skoczyć na granicę w pobliżu czwartego satyra, a następnie podwójny skok i zawisnąć na kamieniu. Spyro może następnie udać się do świątyni, chociaż wnętrze jest wyszczerbione, ponieważ jest ono otoczone kamieniem. No i też nie można zdobyć przez ten sposób, o który wam przed chwilą wspomniałem, nie można przez to zdobyć też talizmanu, więc tak w zasadzie to dostałbym się tam, ale trochę bym zwalił sprawę.